Czyli witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, moi drodzy. Ja nazywam się Zeta, ze mną jest dzisiaj Casper9. Witam wszystkich bardzo serdecznie. No i moi drodzy, w dzisiejszym odcinku doczekaliście się w końcu, bo fani małpek właśnie edycji 5, czyli Blonde Tower Defense 5 na moim kanale, byli naprawdę tak bardzo chcieli, żebym grał z kimś koopy. No i po prostu, moi drodzy, namówiłem Kasper sobie kupił balony, również nagrywa je na swój kanał Balony Piątki, więc możecie sobie zobaczyć. No i moi drodzy, dzisiaj zagramy sobie koopa, upragnionego koopa, którego tak naprawdę długo chcieliście, prawda Kasper? Tak, dokładnie, będziemy grali. Tak, i moi drodzy, będziemy sobie dzisiaj grali koopa. No i ja już tutaj robię meczyk oczywiście, no i Kasper będziesz dołączał. To co, jakąś trudną mapiksę, czy co tam Kasper, co tam preferujesz? A ja nie wiem, mi tam w sumie obojętnie. Ja to nawet to może wiem. Zagramy coś dzisiaj bardziej wodnego, albo nie, coś bardziej lodowego. O, lodowego to ja lubię. O, te lodowe mapki, spoko. Na hardzie, Kasper? Na hardzie, no ale jak? Wiesz ile za to, wiesz jaka to musi być trudna mapa, bo wiesz ile za to dostaniemy na hardzie? Ile? 1200. O Boże, to ciśniemy to. Dobra, dajemy Kasper. Dobra, ty już tutaj play i już cię tutaj zapraszam na Steamku, oczywiście. Zapraszyłem cię i już. Okej. To już dochodzę, halo, co mi się stało z gro, nie buguj się, bo wszyscy czekają. Właśnie. Dobra. Proszę się tu nie bugować, panie gro. Dobra, wbijasz? Dobra, jest, ładuje mi się. Dobra, jest, join game. Dobra, tak. Już, game ready. I zaczynamy, moi drodzy, dzisiaj będzie taka pojedynek na koopie właśnie z Casper9. Jeżeli macie jakieś uwagi, jeżeli chcecie, żebym... O kurde, tu z dwóch stron wychodzą, nie stawię jeszcze nic, dobra? Jeżeli, moi drodzy, chcecie więcej odcinków z koopa z Kasperem, to oczywiście napiszcie. No i zapraszam do zostawiania łapki w górę, bo to naprawdę mnie motywuje. No i jakieś komentarzyka, to będę wam bardzo, bardzo wdzięczny, bo wiecie, wchodzę na kanał, patrzę, dużo lajków, no i po prostu jest tak super, prawda Kasper? Tak, od razu uśmiech na twarzy, jak się tak, widzi. Tak, więc bardzo bym chciał. No i, moi drodzy, dzisiaj ten uprawniony koopik z Kasperem, więc naprawdę będzie dużo koopów z Kasperem, prawda Kasper? Tak, na pewno, będziemy grać sporo tych koopów, słuchajcie. Dobra, to Kasper, zaczynamy może znowu standardowo od tej małpki, przeszli złote, ja już tu będę tutaj wszystko stawiał. Ale oni z dwóch stron lecą, także... No to co, ale przecież to idzie po tym samym torze. No w sumie tak, ale dobra, bo chciałem od razu ze swojej strony, bo ja już też mogę stawiać. No ale wystawiłeś to teraz tak beznadziejnie, że nie patrzę na dwa tory nawet, rozumiesz? No w sumie tak, to mogę to zmienić jeszcze. No to teraz to już w ogóle zrobiłeś, Kasper, no nie. Dobra, przeżyjemy, nie, na spokojnie, damy radę. Właśnie chcę się uczyć teraz stawiać, bo jakby cały czas dawał hajs, to ja się nic nie nauczę. To będziesz po prostu patrzył. Okej. Nie musisz po prostu stawiać, możesz też patrzeć jak ja robię. W sumie tak. Ale ogólnie lepiej grać z tobą niż z jakimś randomem, który po prostu nie przeszle ci przez cały mecz kasy, bo on chce tylko kasę. No tak, tylko on żąda hajs, tylko hajs i nic nie da od siebie. Okej. Dobra, jest git. Dobra, to Kasper, ogólnie którą masz rangę? Tutaj rangę, a nie wiem, zaraz ci powiem, to jest chyba w opcjach, patrz, 22. Także się wbiło troszkę i nie jest źle, bo wcześniej miałem, nie wiem, piątą. To było śmiesznie trochę. Ale dobra, lecimy. Piątą dopiero? Także to było mocne. A to już 22, to już powoli będziesz mógł zacząć rzeczy jakieś tutaj dosyć spoko stawiać. Tak, może byśmy wystawili Kasper farmę, może nie wydawaj teraz złota i postawimy farmę, co ty na to? No okej. Dobra, to możesz mi tutaj już powoli przesyłać. Dobra, o, to pięknie. Pięknie. Uwaga, weź to teraz spauzuj. Tak, wolniej. Okej, jest. I będziemy, gdzie by tu dawać? Myślę, że tu, o, w tym miejscu. Spoko, Kasper, może być. Weź spróbuj, czy możesz to zbierać. Te banany, zaraz jak wypadnie jakiś. Czekam. No panie bananie, wypadaj. O, mogę. Możesz. Zebrałem. Czy nie? Jak ten hajs leci? Nie, ale on leci do ciebie normalnie. Do mnie? Zbierz. Tak. Zbierz? No patrz. No, jest. I mi się nic nie zwiększa, to mi się zwiększa. No to spoko, do mnie leci, spoko, nie ma problemu. Myślę, czy by subbunkeja nie postawić. No to możesz, subbunkeja są bardzo dobrymi mapkami. Ja w ogóle ich nie mam polepszanych chyba, z tego co wiem. No to akurat właśnie będą ci się ulepszać, także możesz postawić. Subbunkeja jest spoko sprawa, co mi się tu włączyło. A nie, jednak mam. Dobra, mi się zaraz zacznie ulepszać. Bo są na całą mapę właśnie subbunkeje. Wiem właśnie, one są fajne, strzelają na całą mapę, to jest z nich fajne. O halo, co się stanęło? Dobra, to Kasper, jeszcze jakbyś mógł przesłać mi trochę złote, bym jeszcze jedną farmę postawił. Okej, stawiaj. Weź mi zbieraj teraz banany, jakbyś mógł. Dobra. Będę zbierał. Będziemy mieli hajsiwa. Okej. Mogę w sumie krzaki postawić, mam krzaki, wykorzystam je przynajmniej do czegoś.
No nie, no później sobie wykorzystasz, po co teraz? A ja nie wiem, chciałem je przetestować, bo już danych nie używałem. Tak jak kiedyś grałem w Lost Tower Defense 5, to ile to było? Ze 2-3 lata temu, więc to po prostu masakrycznie dużo czasu temu. Dobra, patrz, teraz się ładnie już to zbiera. Patrz, Kasper, 16 runda, my już mamy dwie banana farmy, więc naprawdę mamy fajny przyrościk. Tak, na pewno hajsu sporo. Dobra, mamy to. No to dobra, to przesyłaj te złoto, to już będę sobie ulepszał te... bo wiadomo, na początku ja sobie tu ulepszam te banana farmy, a później ty, nie? Tak, tak. Bo tu masz te fabryki, nie? Także idzie szybciej, oj. No ja dałem sobie dwa suby, bo chcesz, żeby one się właśnie szybciej podekspiły. Okay. To się akurat ekspić będą, bo one są fajne, potem wsysają zomgi. Także to jest bardzo fajna umiejętność. Serio? Przynajmniej tak jest z Blaster Defense Battle, że mają tą umiejętność, nie? I że wsysa po prostu. Nie, to jest to samo, akurat to jest to samo. O, tam sorki za psa w tle. Dobra. No ten pies był dobry. Otrzepał się. Dobra. Czyli hejsiwa jest, dobra. O, teraz o. Kamuflujące. Czekaj, o, nie ma hajsu, żeby ulepszyć. Zabrakło mi 4 momenty. Ale dobra to, 2. To nie jest impopable. To nie jest ten tryb, na który jak raz... Całe szczęście. Przegrasz, no. To ten impopable się dostaje, Kasper, 1600 za tą mapę, więc to już naprawdę mega dużo ilości. I tutaj nawet opłaca się stawiać dużo tych super tych małpek, prawda? No tak, tak. Nie super małpek tych supermankę, tylko tych agentów. A, no tak, agenci tak, tak. Żeby nawet postawić ich więcej, żeby wygrać. Oj, nie mam nic na metale. Uwaga, co teraz? Okej, ananasy. No nie, to będzie słabe, co ty zrobiłeś? Halo, nie, za późno postawiłem ananasy. Dobra, nieważne. Dobra, przejdzie nam kilka, trudno. Dobra, to ty, najlepszy. Ty chcesz stawiać magę, żeby sobie levelować? Oj, tak, mogę, mogę. Nie stawiaj tego, Kasper, wiem, bo to szkoda. Wiem, przez postawiłem. Postaw gdzieś go tak w dobrym miejscu, żeby wszystko obejmował. 300 kasy mi brakuje. Aha, to ci prześlę. Masz, Kasper? Czej, może na środeczku samym, centralnie. No jak centralnie, jak to prawie w ogóle nie będzie miało zasięgu? Musisz to postawić tak, tak przy boku. Kasper, naprzeciwko tej mojej małpki, naprzeciwko twojej. Tej na samym środku, że stała w rogu, w twoim rogu. Okej, okej. Dobra, atako, nie? Tak, dobra. No, spoko. Okej, lecimy z tym. Mamy duży przyrost, ale nie pomyśleliśmy o tym, bo patrz, bo tutaj w 28 wyszły, a tam w 30. Także przyspieszyły na pewno. Dobra, zaraz jeszcze ona pioruny się walnie. O, nie zebrała, widzę jednego. Bo piorunów jeszcze nie ma. Trzeba jak najszybciej walnąć, 1200 hajsu nazbierać i na pioruny dać. Patrz, ale te ananasy są beznadziejne troszkę. No, bo 3 sekundy trzeba czekać. Kasper, patrz, ile mamy życia. Czy ty na to w ogóle patrzysz? Patrzę, patrzę, dlatego... Teraz trzeba iść bardziej w defensywę, niż iść w te farmy. Bo my idziemy w farmę, a defensywy nie mamy. Dobra, mam plan. Super małpa. Haha, wiedziałem. No nieźle. To ratuje całą sytuację. Dokładnie, tylko ten 1200 hajs potrzebuje na szybko. A ty masz globalne już w tej wódce? Ulepszenie? Nie, zaraz to dorobił. Bo teraz w maga zbieram cały hajs, a ja nie mam farm, więc u mnie to idzie dwa razy wolniej. Aha, mógł wysłać to mów tam czasami. Okej, okej. Ten hajs akurat maga ulepsza, jest. I że szczerze niewidzialne wykrywał go zrobię. I będzie ładnie, a potem w suby. A bo teraz ja muszę jakąś farmę postawić, bo ja pieniędzy też nie mam nic. Ale spoko. Patrz teraz, Kasper. Nie wiem, spoko. Okej. Okay. Oj, co ja zrobiłem? Dobra, teraz trzeba będzie podwójne walnąć. O, Twin Gun. I to weź tutaj może, Kasper, przesyłaj mi teraz złoto, to bym może poulepszył super małpkę, co ty na to? Okej, okay, okej, to lepszają. Dobra, to wszystko tam przesyłaj. Co to tak wolno leci? A, nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia, szczerze. Już się buguje coś, a, to już wszystko jest spoko. Dobra, okay. To mi prześli. Spoko, przesyłam, przesyłam. Uwaga. Dobra, już ten czarodziej zbiera robotę, także bardzo dobrze. Okej, okay. Mamy. Już. Udało się jakoś cudem. Dobra, myślę, Kasper, że dobrym pomysłem będzie moja chatka. Tak, tutaj jak najbardziej na środku chatkę walnąć. Także tu na pewno będzie to dobre. Okej, okay. Ten czarodziej fajnie zgarnia to wszystko. Kurde, bym sobie postawił jedną farmę, bo ja naprawdę na nic nie mam pieniędzy. No to ja ci mogę przesyłać cały czas, go mów. To już właśnie bardziej się opłaca ode mnie, żeby były. No okej, okej, tak coś będę mówił. Ślato może postawię samolot, bym sobie postawił, bo on jest dobry. No i masz kasę akurat teraz, więc spoko. Tak, tak. Ale teraz naprawdę, jak ktoś to mówi, ja będę stawiał, później postawisz, dobra, Kasper? Okej, okej. Dobra, to tak zrobimy, że ty później sobie postawisz, tylko na początek teraz trzeba się bronić nieźle. Tak, trzeba. Oj, dobra. Okay. Myślę, że możesz ninja jakoś postawić. Takie. A ninja będzie można jak najbardziej. Czekaj, bo teraz w sumie submonkeje ulepszyłem trochę, ale spoko, ninja stawiam.
O, na globalne. To właśnie globalne są akurat naprawdę spoko. Tak, one bardzo fajnie tam strzelają. Tak, okej, okay, ja jeszcze muszę ulepszyć zasięg, Kasper, w tym. W mojej super małpce już będzie wszystko gitara. Okej, okay. No i gitara się ma. Gdy spoko. Okej, okay, jeszcze chwila. To mi się akurat samo to już spodek spędzi git. Okej. Okay. O, uwaga. Dobra, daliśmy radę na ludzie. Tak, coś na chillku, na chillku. A też jeszcze ciśniemy na ludzie. A to jest, a ogólnie samolot jest dobry? Jest, bardzo dobry. Ja tam akurat nigdy nim nie gram, szczerze. Nie wiem dlaczego, ale jest spoko, teraz na tym ulepszeniu jeszcze jest słaby, on dopiero właśnie na późniejszych ulepszeniach, na tych od 3 się robi dobry. Tak, samolot jest słaby na ulepszeniach 1-2, ale jest bardzo dobry na ulepszeniach. A czego? Przecież to 3. są zwykłe takie darty, jak strzela supermałpka na pierwszym. No tak, ale te darty są, nie, one są właśnie silniejsze trochę te potem, te darty. Aha. Albo jeśli go zobaczył potem za to ulepszenie, za... No. Może ulepszymy na ten, o, uwaga, może ulepszymy na moją tą farmę, na te, jak one ma, kubki. Fabrykę? No. To zaraz będziemy możemy ulepszyć. To dawaj. Czekaj, okej. Okay. No to czekaj, sam. Dobra, już patrz, pięknie, teraz. I ładnie. Teraz okay. Tylko złote jeszcze ulepszymy, żeby ona dawała dwa razy więcej. No i teraz ja będę tobie chciał trochę powysyłać. No okej, okay, okej, okay. Ja teraz właśnie zainwestuję trochę w farmę jakąś. Uwaga, dobra, udało się. O, okej, okay. Możesz mi wysłać 1000. Albo nie, może nie, Kasper, bardziej defensywę, bo już nam bardzo przychodzą. No to chcę samolot dać, a tutaj potrzebuję 1500, to teraz aha. Zbieram. No to ja ci dam. Okej, okay, to możesz dać. Bo on potem ładnie wszystko niszczy, czekaj. Wysłałem ci. To, ten odrzutowiec bardzo fajnie niszczy. Mówisz, że to jest dobre? Tak, on bardzo mocne obrażenia ma. No dobra, zaufam ci, Kasper, zaufam. Ale teraz, patrz ile mam teraz złot, naprawdę. Okej. Okay. Uważaj. Nie, to zaraz nie przejdzie. Luz. Dobra, trzeba będzie teraz postawić coś na te supermałpy jeszcze. Co na supermałpy? Na supermałpy, Boże, na moaby. Nie myślę, na supermałpy. Myślę, Kasper, że trzeba trochę postawić armatek, ale poczekaj chwilę. Postawimy, jeszcze ulepszymy na robomałpkę supermałpkę. Ja co na to? A samolot zgarnia te kamuflujące? Tak, wszystko. Okej. Okay. Dobra. Dobra, tak, mamy robo już teraz. Bo tym samolotem, co teraz widzisz, nie wiem, czy ty grasz też trochę w Lone Star Defense Battles? No, tak średnio. Bo taki samolot potrafi sam obronić taki atak tęczowych balonów, nie? Że tam na przykład sprzedajesz 5 farm i wysyłasz za to wszystkie tęczowe regen balony i on to potrafi sam obronić, ten samolot właśnie. Naprawdę? Tak, i on to sam potrafi wybronić. Taki jeden samolocik? Tak, taki jeden samolocik, on to potrafi sam wybronić. No to mówię, że on jest dobry. No to rzeczywiście. Patrz co się teraz Kasper dzieje. No, to spermapo też kosi ładnie. Nie, mam dwie te. Banana farmy. Ej, a może postawiłbyś jeszcze jeden taki może samolocik, co ty na to? Okej. Okay. Mogę jeszcze na drugie ulepszenie go zrobić. Przecież on nie zadaje aż tyle mocno, bo jego następne ulepszenie trzeba jak coś sprzedam. Od rangi 31, którą ja mam 23, oj to nie zrobię tego teraz. Ej Kasper, a ty umiesz grać helikopterem? Helikopterem nie. Nie, właśnie, bo tu jest... 2-2 to wiem, 2-2 jest super ulepszenie, ale nie wiem jak ulepszenie na przykład powyżej. Boże, ile ja mam złota, ja tego nie wydaję. Co musisz wydawać? Dobra, kupię ten. To o, uwaga, ulepszam chatkę, spoko, ulepszam chatkę na kamuflujące. Luz, to nie ma problemu, samoloty to właśnie zdjęły. Czekaj, ja mam nie, pomysł. Nie, nie zdjęły, Kasper. Zdjęły? Chociaż nie wiem. Ja ulepszyłem chatkę. No okej, okay, okej. Okay. O, patrz jak teraz to klepie. Ulala, ładnie. Ładnie. Dobra, teraz robo. O, teraz jest kosa. Teraz mamy robo, dobra. Co teraz Kasper dajemy? Teraz? No w sumie sam nie wiem, co teraz można dać. Dobra, chatkę jeszcze jedną postawię. O kurde, żeby była plantacja duża. O, teraz globalne rakiety z Submonkei wziąłem. To też jest dobre. Niestety to, ale ninja nie ulepszasz. Ninja. Ninja, halo. Ziomek, ulepszaj się. Ej, moaby może Kasper troszkę byśmy... Chociaż nie, bo czekaj, bo... One mają rakietki, czyli to będzie dobre na moaby. Tak, to będzie dobre na moaby. Wszystko co ma rakietki jest dobre na moaby. No właśnie wszystkie rakiety są dobre na moaby, nie wiadomo czemu, ale spoko. A ogólnie co ty Bartku o tym myślisz, bo wiem, że Bartosz to zapewne ogląda. Tak, Bartek jest właśnie wierny fit z blonsów, on zawsze obejrzy wszystko. Z balonów, no. Dobra, Kasper, dobra, teraz trzeba trochę chyba przydefić. Myślę, że Sangolda bym ulepszył. Sangolda? A, można. Czemu nie? Okej. Okay. Ja bym ogólnie farmy. Kurde, bo ja nie mam za te w ogóle przychodu pieniędzy. No to mów jak chcesz. To spowodkowie to nie wiem, jakoś drażni jak nie mam takiego swojego chociaż trochę. Ale przecież ci będę mogę dawać o co chodzi. Ja wiem, dobra, tak coś będę mówił. Przecież to się, te farmy, które kupujesz, to więcej teraz byś stracił, niż zyskał. Więc mów mi. Okej.
Mogę czarodzieję przynajmniej na ogień, ale to nie. Dobra. Już lepiej, najlepiej będzie jak ma te same to albo czarodziei, albo suby stawiam. Okej. Okay. No dobra. Dobra. A ogólnie znasz czwarte ulepszenie tego helikoptera? Czwarte nie, bo ja się helikopterem nie bawiłem akurat za bardzo. To może bym ulepszył, co to na to? Ujojoj, nie to dałem. Ale dałem, trudno. Ej Kasper, uwaga, ulepszam. Ulepszaj. Uwaga, co to daje? Poszcz teraz, taki dziwny. Iś kurde, ten śmigłowiec wojskowy. Co ale on daje? A bo on ogniem teraz wali. O, nieźle. To on może być dobry. O, a ja mam flash bomby na ninja wreszcie. Flash bomby są super. No one są fajne, aczkolwiek na map... Może dać, aczkolwiek na mapy raczej będzie to drugie, to blondzicu lepsze będzie. Nie, na mapy jest ten. Bomba jest lepsza na mapy, co ty? Blondzicu jest właśnie najsłabszy. Ale dobra. Bo blondzicu to jest bardzo dobre na spam, bo wiesz jak to zabija. Wiem. Ale... Dobra. To możesz wysłać trochę hajsu, właśnie zrobię tą bombę. Ja właśnie też to zrobiłem, masz. O, spoko. Jakoś Mortara nigdy nie lubię, tak szczerze. No ja też, nie podoba mi się ta karta. Małpka. Karta, małpka. Przyzwyczajenie z Clash Royale. Okej, okay, dobra. Bo ogólnie umiejętność na czwórce tego statku jest taka, że ona jakby wysadza właśnie wszystko. I to jest też bardzo dobre. O, tak trochę przylogowało mi. A mnie na szczęście. Dobra. Ale okej. Okay. No, widzę kolejne lecą. Dobra, patrz teraz. Dobra. Uhu. Mamy San Goda. I zarobiście. Dobra, ile mamy... Dobra, już się farm nie opłaca stawiać, bo nawet więcej na tym stracimy niż zyskamy, tak szczerze. No tak, tak. Teraz tylko super małpy, tak naprawdę. Jeszcze ten tak. Farmer, który sobie to ładnie zbiera. W ogóle ile mam złota? Chcesz, Kasper? A, możesz wysłać, to jest coś, postawiam. Masz, Kasper, patrz, ile teraz ty masz. Wow, nieźle. To ja wiem, co ja postawię. Nie no, nie, właśnie nie chciałem super małpki kolejnej. Bo chciałem, żeby ona się ekspiła po prostu. Tylko jedną, wiesz, na środku sobie postawię i ona się będzie ekspić, a tak to coś innego będę stawiał. W ogóle postawiam sobie jakieś rzeczy, że się ekspiły. Dobra. No, bo to się przyda. To niech się ekspi, to niech się ekspi. O Jezu. Niech ale... się wszystko ekspi. Ale wpadło. Okej. Okay. Dawaj Kasper, dawaj, rób coś, nie śpij tam. Robię, ja bym spał. No, trochę śpisz. Dobra, czekaj, bo się skupiłem na stawianiu tego wszystkiego. W ogóle, co ja robię? Wszystko obstawiłem w jakichś gruzińskich wieżyczkach, byle tylko, żeby się ekspiło. Wszystko, kurde, pod ja full ja już sobie na tego, na za zona, czy ta, jak on tam ma, nie wiem. Okej. Okay. Okej, okay, dobra, tu się walnie. Nie wiem, co ja zrobiłem, ale spoko, co mnie... tu nie. Dobra, chcę. To ja postawię teraz chatkę, żeby w obrębie tej chatki wszystko dawało 10% więcej złota. Okej, okay, to będzie bardzo dobry pomysł. 10, co ja gadam, 50, czyli połowę więcej hajsu teraz. Okej, okej, okay, okay. A, no to będzie bardzo dobrze. No to będzie bardzo dobre, będzie bardzo dobre. To jest super ulepszenie. Ty musisz sobie tą chatkę lepszyć, żeby większy zasięg miała. No tak, tak, będę musiał. Ogólnie Kasper powiedz o meetupie, bo to zawsze mówimy na różnych odcinkach. No tak, więc słuchajcie, dużo osób się pytało, czy właśnie będzie meetup, a więc meetup, czy będziemy na meetupie, nie czy będzie meetup, to ja mówię. Więc tak, będziemy na meetupie, słuchajcie. Jakbyśmy to my byli organizatorami, no. Także będziemy na meetupie, będziemy się tam gdzieś kręcić, już bilety wszystko mamy zakupione. We Wrocławiu oczywiście. Tak, we Wrocławiu. Co ty stawiasz? A zobaczysz. Wiem, chcesz na ten, że super mapki się zamienią, no to ja wiem. Dobra. Super Monkey Fan Club. Opowiedz, co powiedz jeszcze tam, bo tam nie... No i właśnie, będziemy się tam cały czas gdzieś kręcić, także jeśli byście chcieli nas spotkać, to... Także nie powinniście mieć problemu, bo cały czas będziemy gdzieś tam na tym etapie, cały dzień będziemy tam od rana do wieczora, może nawet w kolejce nas spotkacie. Wiadomo, nie będziemy się wozić, tak już mówiąc, z transparentem, to tylko będziemy normalni gdzieś tam, jak nas rozpoznacie, będzie miło. Ale naprawdę, Kasper, to byłaby taka siara, jakbym na przykład wyszedł z transparentem, Kuba Z, 5000 subów, subskrybujcie mnie tutaj. Tak, to jest takie jedno, że nie. O Boże, to jest się super umiejętności używało? Ale jak się super umiejętności używa? No lewy dolny. Lewy dolny, nie, pan nie umiem tutaj, halo, czekaj, lewy dolny? Czekaj, kliknę na tą małpę? Halo, nie umiem użyć super umiejętności. Ja pierdziele, postawi małpę, nie umiem użyć. No nie umiem, naprawdę. Boże, no tak to jest jak śmiej raczej, tu nie ma, muszę w nią kliknąć, no, czy nie? Nie, Kasper, wyjdź ze wszystkiego lewy dolny róg. Jest, rzeczywiście. Dobra, mam to. Ale mamy spam na ekranie, masakra. No, strasznie, a jeszcze te samoloty, za co one robią.
Ten spam, właśnie one robią największy spam. A jeszcze se walnę jednego, żeby dospamił trochę. Bo można. O, stanął w garczu, nie. A jest, wszędzie postawiłem samoloty, czemu nie... A ty stawiałeś jakieś agentów? Jakiś agentów? Nie, teraz nie. Jejku, co się dzieje? Uuu, teraz jest już ostro. Przyznaję, aczkolwiek Adam ciśniemy. Lol. Masakra jakaś. Nie wiem, co to jest, naprawdę, to jest dziwne. Dobra, ostatnia runda, Kasper. A to ciśniemy. Dobra, uwaga. To jest ten zomb, jak on tam ma. Zomb, tak, zomby. Zomb dentysta. Bawimy się w dentystów. Jest, 1200. No nieźle, ładnie, ładnie. 1205 tokenów, to jest dużo, dużo, dużo pieniążków. My będzie... ogólnie, moi drodzy, wygraliśmy. Ja jeszcze trochę pieniędzy i będę miał double cash mode. No, to będzie bardzo OP. To będzie zarąbiste, więc naprawdę będzie się to opłacało robić. No i to tyle chyba, moi drodzy, na dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się oczywiście podobało taki kooperacja z Kasprem. Jeżeli chcecie więcej kooperacji z Kasprem w balonach, również napiszcie. No i co, widzimy się w kolejnych odcinkach, prawda, Kasper? Prawda, prawda. Tak więc, jeżeli chcecie, wbijcie sobie na kanał Kaspra, on zareklamuj się, Kasper, co tam nagrywasz i w ogóle? Co ja tam nagrywam? Na moim kanale głównie znajdziecie Clash Royale, ale oczywiście są też inne gry, takie jak właśnie Blown Tower Defense Battles, bo Blown Tower Defense 5 teraz wchodzi. No i jeszcze ten zwykły Minecraft jest, także też jest jakieś urozmaicenie, wiadomo, nie ma tylko jednej gry, także jeśli kogoś to interesuje, to zapraszam na mój kanał. Tak, dokładnie. No i to by było na tyle. Jeżeli chcecie więcej kopów z Kasprem, to zapraszamy do kolejnych odcinków. No i możecie zostawić kciuka w górę albo jakiś komentarzyk. No i żegnam się z wami. Cześć.